jaki wpływ na przebieg wojny miały naloty dywanowe. Liczby opisujące efekt nalotów są zaskakujące i olbrzymie. Biorąc pod uwagę całość nalotów na Niemcy, mamy do czynienia z setkami tysięcy zrzuconych bomb, kilkudziesięcioma zniszczonymi miastami, takimi jak Lubeka, Królewiec, Hamburg, Drezno, z ponad 600 tysiącami zabitych i 7,5 milionem osób, które musiały porzucić swoje mieszkania. Jednak naloty, również naloty dywanowe, nie przesądziły o zakończeniu wojny. Ich potencjał nie był tak duży, żeby zniszczyć potencjał zbrojeniowy, potencjał wojenny Niemiec. O wojnie przesądziły z pewnością armie lądowe, a nie lotnictwo.